Filip Lewandowski, a ze mną Patryk Grabowski. Już jutro gala Strive Tube 2. Dobre emocje się szykują. Witam serdecznie. Tak, jestem naprawdę nastawiony pozytywnie, zdeterminowany. Nie mogę się doczekać jutra. Widzieliśmy Cię już na gali Strive. Czego możemy się spodziewać jutro, bo wtedy dałeś bardzo efektowną walkę, która skończyła się przed czasem. Tak, myślę, że teraz też tak będzie, choć nastawiam się tak naprawdę na wszystko. Jestem przygotowany na wszystko, także jutro się wszystko okaże. Zdradzisz widzom Twój pseudonim i zdradzisz, skąd on się wziął? Tak, mój pseudonim to jest Czapla, z tego, że po prostu jestem taki wysoki, mam takie długie nogi i tak już zostało po prostu. Ile masz wzrostu? 1,96 m. Okej. To bardzo pomaga w Twojej kategorii wagowej. Wiesz, też są tam wysocy zawodnicy, ale Ty jednak górujesz. Tak, tak. Te warunki są naprawdę bardzo dobre. Trzeba po prostu teraz z nich tylko dobrze, je po prostu dobrze wykorzystać i myślę, że na pewno to zaowocuje. Jesteś między innymi sparring partnerem Jana Błachowicza. Jak owocne dla Ciebie są takie treningi, bo Ty pomagasz Jankowi, ale też on na pewno pomaga Tobie. Tak, tak. Współpracuję z Janem. Bardzo sobie cenię współpracę z Janem. Na pewno się rozwijam przy takim człowieku. Także, no tak jak już wcześniej powiedziałem, że praca z takim kimś na pewno zaowocuje w przyszłości w mojej karierze. To nie mogę nie dopytać, jak tam zdrowie Jana, bo jak wiemy, wypadł z walki, ma problem z barkiem. Jak to wygląda? Tak, tak. No tak jak już wszyscy wiecie, że te problemy z barkami ma, na pewno przyjdzie tam jakąś artroskopię. No i co? Życzę mu powrotu szybkiego do zdrowia i na pewno to, co się odleczy, to nie uciecze i zobaczymy jeszcze Jana w walce z Rakiciem. I też przede wszystkim zobaczymy go jutro, bo wiem, że będzie w Twoim narożniku. Czy nie? Tak słyszałem. Nie, nie, nie. Takie były założenia, ale jak już doszło tam do tego jej kontuzji, to nie chciałem go też właśnie męczyć, także mój narożnik zostaje taki jak praktycznie zawsze. Head coach Bartek, jeden z trenerów z WCA, jeszcze nie wiem, który jutro się dowiem, dopiero jak przyjadę na miejsce. I delikatna zmiana, bo nie ma Łukasza Kopery, ale za to jest młody prospekt Damian Rzepecki, także narożnik jest naprawdę też dobry. Co byś powiedział o Twoim rywalu? No, gabaryty ma podobne. Tak, też wysoki chłopak. Tak naprawdę nie widziałem zbyt dużego materiału na jego temat. No wiadomo, to jest walka, trzeba się spodziewać wszystkiego. Ja, tak jak już mówiłem, że jestem gotowy na wszystko, także warto śledzić tą walkę, bo będzie ciekawa. Ty byś chciał przewalczyć pełen dystans, zdobywać doświadczenie, czy masz ambicje, żeby szybko te pojedynki kończyć? Tak naprawdę chciałbym zobaczyć, jak moje ciało będzie się zachowywało na pełnym dystansie, ale jeżeli skończy się szybciej, to też będę się cieszył. No dobra, czekamy na jakieś efektowne skończenie w takim razie. Dzięki serdeczne. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Dziękuję.